Albert Camus żył w latach 1913-1960. Francuski pisarz, dramaturg, eseista i reżyser teatralny. Czołowy reprezentant egzystencjalizmu. Dżuma to powieść paraboliczna o wymiarze egzystencjalnym. Mowa w niej o absurdzie, jakim jest ludzkie życie. Zawiera uniwersalność czasu, miejsca akcji oraz bohaterów. Bohaterami są dr Rieu, Taru, Grant, Cotard, Raymond Rambert, ojciec Panely oraz sędzia Otton. Miejscem akcji jest francuskie miasto Oran w Algierii. Dr Rieu dostrzegł po wyjściu ze swego gabinetu pierwszego martwego szczura na ulicy. Ciężko chora żona doktora wyjechała do uzdrowiska w górach i mężczyzna pozostał sam w mieście. Do Rieu wkrótce przybył Rambert, dziennikarz, który przeprowadzał badania na temat warunku życia Arabów dla paryskiego dziennika. Doktor nie mógł jednak wyjawić mężczyźnie całej prawdy, gdyż ten i tak nie mógłby tego publikować. Niedługo potem do Rieu przyjechała matka, by zająć się gospodarstwem w trakcie nieobecności jego żony. Z dnia na dzień na ulicach pojawiało się coraz więcej martwych szczurów. Dnia 28 kwietnia agencja InfDoc poinformowała mieszkańców o pladze. Pierwszą osobą, która zachorowała na tajemniczą chorobę, był dozorca, który miał największy kontakt z chorymi szczurami. Wkrótce pojawiły się kolejne przypadki zachorowań, a liczba chorych gwałtownie wzrastała. Podjęto decyzję o izolacji zarażonych i poproszono Ricarda o wydanie stosownego pisma. Doktor jednak nie był uprawniony do podejmowania takich decyzji i zobowiązał się porozmawiać na ten temat z prefektem. Cotard usiłował popełnić samobójstwo, jednak próbę tę udaremnił Grant. Niedoszły samobójca w rozmowie z komisarzem nie chciał wyjawić powodu targnięcia na swoje życie. W tym czasie Rieu próbował zdobyć leki dla chorych z magazynów farmaceutycznych, jednak na próżno. Postanowił więc porozmawiać z Pastelem, lekarzem, który miał już kontakt z tą chorobą w Chinach. Okazało się, że jest to dżuma. Wkrótce do doktora przybył Grant wraz z Cotardem, przynosząc akty zgonu. Poinformował doktora, iż w ciągu 48 godzin na dżumę zmarło aż 11 osób. Następnego dnia zwołano komisję sanitarną, jednak większość lekarzy była zdania, iż niestosownym byłoby wywołanie paniki w mieście, dlatego plakaty informujące o epidemii rozwieszono w najmniej uczęszczanych zakątkach. Dr Rieu odwiedzał w domach chorych, których bliscy nie zdecydowali się umieścić ich w szpitalach. Oczekiwał również na zamówioną szczepionkę, która bardzo długo nie nadchodziła. Liczba zgonów praktycznie wzrastała. W końcu nawet prefekt zdecydował oficjalnie ogłosić stan epidemii. Bramy miasta zostały zamknięte. Ludności zabroniono opuszczania miasta, co wywołało liczne protesty. Zahamowano też handel, a jedynym kontaktem ze światem stał się telegraf. W mieście pozostał także Rambert, dziennikarz. 3 tygodnie po zamknięciu bram miasta poprosił Rieu o wystawienie zaświadczenia, że nie jest zarażony. Mężczyzna zamierzał wrócić do Paryża, gdzie pozostawił swoją kochaną. Doktor odmówił, ponieważ nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za rozszerzenie epidemii poza granice miasta. Dziennikarz nadal próbował legalnie wydostać się z miasta i w tym celu odwiedzał kolejne urzędy. Jednak nikt nie zamierzał mu pomóc. Grant zwierzył się Rieu, że z powodu kłopotów finansowych odeszła od niego żona. Mężczyzna opowiedział doktorowi również o niespełnionym pragnieniu napisania książki, której uporczywie nie może skończyć. Minął miesiąc od wybuchu epidemii. Rozpoczęto tydzień modlitw, który zakończyła msza do świętego Rocha. W trakcie mszy ojciec Panele wygłosił kazanie, w którym twierdził, iż dżuma jest karą za grzechy. Swoimi słowami wywarł ogromne wrażenie na słuchaczach. W czerwcu nadeszła fala upałów. Wysoka temperatura sprzyjała rozwojowi epidemii. Powstał także dziennik,
kurier epidemii, informujący mieszkańców o rozwoju zarazy. Ludzie zaczęli poddawać się. Któregoś wieczora Taru, prowadzący własny dziennik epidemii, w którym dokładnie opisywał rozwój choroby i dzienną liczbę ofiar, przyszedł do Rue w sprawie stworzenia ochotniczej grupy sanitariuszy. Był on jedynie przyjezdnym i zamieszkiwał w pobliskim hotelu. Doktor podzielał zdanie gościa i wkrótce powstały grupy pomagające lekarzom w opiece nad chorymi. Do jednej z takich grup należał także Graham. Rambert wyczerpał wszelkie legalne pomysły na opuszczenie Oranu. Po rozmowie z Cotardem postanowił spotkać się z Hiszpanami i uciec z miasta. Spotkanie jednak wciąż się odwlekało, a dziennikarz, obserwując chorych i rozwój epidemii, postanowił w końcu pozostać w mieście i zrezygnował z szansy ucieczki. Zaraza przeniosła się z biedniejszych dzielnic do centrum miasta. Zaczęto podpalać domy, uważając, że w ten sposób zarazki dżumy ulegną zniszczeniu. Rosła także liczba rabunków i napaści. Problemem stała się także kwestia pogrzebów, ponieważ nie mogła w nich uczestniczyć rodzina odbywająca kwarantannę. Brakowało także miejsc na cmentarzach, a wkrótce nawet trumien. Zaczęto chować zmarłych w zbiorowych grobach, a nabożeństwa zniesiono. Niedługo potem zwłoki zaczęto palić w krematoriach. Wyższe wartości straciły znaczenie. Mieszkańcy stali się obojętni na chorobę. Nie wierzyli w jakiekolwiek szanse ocalenia. Doktor Castel ukończył pracę nad szczepionką. Wszyscy, łącznie z Rue, Grandem, Taru i Rambertem, nie zwracali już uwagi na statystyki. Poddali się ogólnemu nastrojowi. Jedynie Cotard tryskał energią. Mężczyzna coraz więcej czasu spędzał z Taru. Udali się nawet na spektakl do teatru Orfeusz i Eurydyka. W październiku na dżumę zapadł syn sędziego Toma. Doktor Rue zamierzał zastosować nową szczepionkę. Niestety szczepionka nie pomogła chłopcu. Rozczarowany Rue w rozmowie z ojcem Panelu zaatakował duchownego, który z aktywnego działacza stał się wierny, gdyż był świadkiem śmierci dziecka. Doktor zarzucał mu, że nie postępuje zgodnie z tym, co głosi w kazaniach. Wkrótce Panelu przeniósł się do domu starej i niedołężnej kobiety. Niedługo potem sam zachorował, jednak nie chciał żadnej pomocy. Prosił jedynie o krucyfiks, który trzymał w rękach aż do śmierci. W listopadzie Rue stwierdził, że liczba zmarłych nie wzrasta. Pojawiła się jednak nowa odmiana choroby – dżuma płucna. Taru i Rambert wybrali się na stadion, gdzie znajdowało się miejsce kwarantanny. Mężczyźni spotkali tam niemal obłąkanego sędziego Toma. Wspomniał on swojego zmarłego syna i rozpaczał po jego śmierci. W grudniu nastał mróz, jednak nawet niskie temperatury nie zdołały powstrzymać epidemii. Wkrótce na dżumę zachorował Grant. Podano mu szczepionkę i nagle mężczyzna zaczął odzyskiwać zdrowie. Pozostali chorzy także zaczęli zdrowieć o epidemii, a epidemia powoli ustępowała. Epidemia ustępowała, a życie zaczęło wracać do normy. 25 stycznia prefektura publicznie ogłosiła, że rozwój epidemii został powstrzymany. Jeżeli zaraza nie powróci w ciągu 2 tygodni, wówczas bramy miasta zostaną otwarte. Jedyną osobą, która nie cieszyła się z wiadomości, był Cotard. Nieufny i lękliwy schował się w swoim domu. Wkrótce na dżumę zachorował Taru. Choroba nie trwała długo i chory szybko zmarł. Z kolei doktor Rue otrzymał wiadomość o śmierci żony w sanatorium. Stęskniony za ukochaną Rambert oczekiwał na jej przybycie na stacji. Nie mógł się doczekać spotkania z narzeczoną. Doktor Rue zmierzał w kierunku domu Granda. Jednak został zatrzymany przez policję. Okazało się, że ktoś strzelał do ludzi na ulicy. Szaleńcem okazał się Cotard, którego niezwłocznie przewieziono do szpitala. Na koniec
Do miasta powróciły szczury, co oznaczało całkowite cofnięcie się epidemii.